Proszę o wprowadzenie sztandaru zarządu oddziału powiatowego. Spotykamy się dzisiaj w szczególnej okazji, mianowicie wypełniając statutowy obowiązek, dokonamy oceny działalności naszej organizacji na terenie powiatu bialskiego za lata 2012-2016. Rok 2016 jest rokiem ważnych dla naszej organizacji jubileuszy. 95-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stulecia powołania Związku Floriańskiego oraz 25-lecia uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 95 lat temu, w dniach 8 i 9 września w Warszawie, pod hasłem „W jedności siła”, odbył się pierwszy ogólnokrajowy zjazd Straży Pożarnych. Jubileusz przypadający w bieżącym roku były świętem wszystkich ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszonych w związku i działaczy realizujących cele i zadania naszej organizacji. Dlatego właśnie Zarząd Główny upoważnił nas do włączenia w program odbytej kampanii sprawozdawczo-wyborczej uroczystości rocznicowych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z nielicznych organizacji w naszym kraju o tak długiej i chwalebnej historii. Wyzwania? Trudne wyzwania czekają strażaków? No, z roku na rok strażaków przecież, że tak powiem, spotykają nowe zadania. Jak wiemy, zadania ochotniczych straży pożarnych zmieniły się diametralnie, bo kiedyś to było tylko i wyłącznie gaszenie pożarów, a dziś praktycznie strażacy reagują na wiele, wiele różnych innych zagrożeń. Praktycznie są takim nieodzownym elementem przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Decyzje podejmują jednogłośnie, to dobry znak. Bardzo dobrze. Tak jak mieliście Państwo okazję zauważyć, że zjazd dzisiaj bardzo dobrze ocenił pracę dotychczasowego zarządu. Mam nadzieję, że za 4 lata będzie podobnie, że nowo wybrany zarząd również będzie spełniał oczekiwania delegatów, którzy dzisiaj ten zarząd wybrali. Powiat bialski na tyle, na ile może wspomaga straże. Tak, oczywiście. Praktycznie każdego roku w miarę możliwości przekazujemy środki budżetowe, szczególnie dla tych jednostek, które włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i staramy się te jednostki wspierać. Dobiegła końca kolejna już czwarta w nowym układzie administracyjnym państwa kadencja powiatowych władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej. Wybranych na czwartym zjeździe w dniu 28 listopada 2011 roku. Przesyłając sprawozdanie z działalności, które druhny i druhowie otrzymaliście wraz z zaproszeniami i mandatami na dzisiejsze obrady zjazdowe, poddaliśmy waszej ocenie nie tylko działalność Zarządu Oddziału Powiatowego i jego prezydium, ale również zarządów oddziałów gminnych i miejskich oraz ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu. Okres minionej kadencji obfitował w ważne nie tylko dla braci strażackiej przeobrażenia w wielu dziedzinach życia politycznego i gospodarczego. Obserwując te przeobrażenia, zadajemy sobie pytanie, jakie jest miejsce, jaka rola i zadania ochotniczych straży pożarnych. Patrząc przyszłość opieramy się na tradycji i doświadczeniu. Pamiętamy o historii.
Ochotnicze straże pożarne są tą wspaniałą rodziną, która w zgodzie buduje przyszłość, bo przecież osiągnięcia związku to nie tylko działania władz powiatowych, ale przede wszystkim działania każdego z nas w swoim środowisku, miejscu pracy, w swojej jednostce czy gminie. Kapłan, który o każdej porze dnia i nocy był gotów służyć nie tylko posługom duszpasterską, ale także nieść pomoc poszkodowanym w akcjach ratowniczych. W czerwcu bieżącego roku na prośbę zainteresowanego biskup diecezji siedleckiej odwołał księdza Romana Soczuka z funkcji diecezjalnego kapelana strażaków w diecezji siedleckiej, powołując jednocześnie na funkcję kapelana księdza Andrzeja Bielczaka. Bardzo dziękuję za te miłe akcenty i niespodziankę w postaci tych pamiątek i wyróżnień. Chciałbym też skorzystać z okazji, bo nie było jakoś tak dane, podziękować, pożegnać się za ten czas, który nas łączył w bardzo takim ciekawym, dynamicznym okresie przemian, transformacji, jak również reform. To był czas naszego województwa bielsko-podlaskiego, jak również i budowanie powiatu i również nowych struktur naszego związku. Chciałbym powiedzieć tak, że dla mnie to był bardzo ważny okres. I myślę, że dla wielu z nas był to wspaniały czas takiej wspaniałej współpracy. Myśl właśnie naszego zawołania Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Bardzo zmieniło się nasze otoczenie, warunki życia, ale jakby potrzeba ratowania życia, gaszenia pożarów, chociaż tych jest jakby mniej, więcej jest zdarzeń innych niż pożary. No właśnie, dzisiaj ten medal to zasłużony. No, jest miło, jak pamiętają druhowie czy przełożeni o tej długiej drodze, bo to prezesem zarządu powiatowego ponad 15 lat, ale już ze strażą ponad 20 i to jest czas naszego województwa bielsko-podlaskiego, więc przypomniałem, jak to 20 lat temu dostałem złoty medal zasłużony dla pożarnictwa, a teraz, no oczywiście, wyróżnień było sporo, ale może to nie o wyróżnienia chodzi. Chodzi o ten czas i przemiany, jakie się dokonały nie tylko w naszym kraju, ale też i w wyposażeniu, w organizacji, w sposobie, technikach ratowania życia i mienia. Coraz rzadziej do pożarów strażacy, chociaż też takowe są, ale częściej niestety ze smutkiem do innych zdarzeń, szczególnie wypadki drogowe. I tutaj został uczyniony wielki postęp poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt
takie nieduże samochody do ratownictwa drogowego, wyposażone w rozpieraki hydrauliczne, nożyce, Lukasa, jak również strażacy są przeszkoleni też w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, wyposażeni w odpowiednie torby i wyposażenia. To też remonty strażnic, to również wspaniała współpraca z Państwową Strażą Pożarną, z innymi służbami, ale przede wszystkim samorządy gmin. Cieszymy się w naszych realiach, to głównie wójtowie są prezesami, to są bardzo sprawni samorządowcy, a jednocześnie jakby ten etos służby w tym zawołaniu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, na ratunek jest kontynuowany, mimo że straż ma tyle lat. Jest to fenomen na skalę światową, ponad 750 tysięcy druhów ochotników. W naszym powiecie to jest około 5 tysięcy. To jest fenomen, no i że mimo różnych trudności to jest organizacja, do której się garnie młodzież i dziewczyny w tym momencie. Tak, tak i panie, druhny nasze. No, sama formuła munduru, tudzież mówienie druhno, druhu, to jest taka wspólnota. I to jest też szalenie ważne, że straże pożarne to nie tylko właśnie ratowanie życia, ale to też i upowszechnianie kultury, to aktywizacja, to wielu radnych, to wielu działaczy samorządowych, to wielu społeczników i to trwa przez lata. Oby ten duch był kontynuowany, a wierzę, że patrząc na sali tak będzie, więc jedni przychodzą, jedni odchodzą, ale najważniejsze, że coś dobrego towarzyszyło nam w tej dorosłym życiu i to jest bardzo ważne, że jest tylu wspaniałych, młodych, zaangażowanych. Możemy nie wspomnieć, panie Tadeuszu, przynajmniej w dwóch słowach o tym, co pan zapoczątkował, co udało się zrobić, a mianowicie jeśli chodzi o straże pożarne, to ściągnęliśmy sporo aut i wozów z Niemiec. No tak, to każdego roku praktycznie dostawaliśmy w prezencie od niemieckich przyjaciół samochody, które służyły jako karetki pogotowia w niezłym stanie, bo miały po 150-200 tysięcy kilometrów, wiadomo, na tego typu samochód do miliona, no i też 6-8 lat, także wszystkie, które otrzymaliśmy od Niemców samochody, ponad 10 są na chodzie, funkcjonują, więc co niektórzy sobie żartowali, że tam Niemcy się pozbywają jakichś takich sprzętów, ale my mieliśmy jeszcze Żuki czy Lubliny, więc tak jak powiedziałem, że one wszystkie funkcjonują świetnie. Można było je skarosować jeszcze w oparciu o wsparcie Wojewódzkiego Funduszu, ośrodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No, to jest zostaje. To też wymiana młodzieży, możliwości spotkań, no wiele takich cennych akcji, które wychowawczych w przedszkolu, w szkole. To jest pewna tradycja. No, też zaprzyjaźniliśmy się ze strażakami z Białorusi, z Litwy, z Niemiec. To trzeba kontynuować, bo jesteśmy w zjednoczonej Europie i Biała Prolaska to jest dobre miejsce na spotkania wschodu i zachodu, również dla ruchu strażackiego. Kto jest za wyborem przedstawionych kandydatów do zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Białej Podlaskiej? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam jednomyślny wybór. Kto jest za wyborem zgłoszonych kandydatów do Powiatowej Komisji Rewizyjnej? Proszę mandaty w górę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Chciałbym przekazać wyrazy uznania, podziękowania dla ustępującego zarządu, życzenia powodzenia i samych dobrych decyzji dla zarządu świeżo powołanego. Życzę sobie, aby współpraca pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z powiatu Biała Podlaska były co najmniej na takim poziomie jak dotychczas, a liczę, że będzie dużo lepsze. Bardzo dziękuję za bardzo dobrą współpracę Panu Prezesowi Zarządu Powiatowego, całemu zarządowi, mojemu podwładnemu, czyli komendantowi miejskiemu,
przedstawicielom zarządu wojewódzkiego ochotniczych straży pożarnych. Nasza współpraca do tej pory układała się dobrze. Jestem przekonany, jestem pewien, że mimo różnych zdań na ten temat, że nadal będzie dobra, a wręcz bardzo dobra. Ja Podlaska powiat to główny, kluczowy powiat w województwie, jeśli chodzi o SP. Jeden z głównych? Jeden z największych w kraju, największy w województwie lubelskim, a więc kluczowy na pewno w ochronie przeciwpożarowej województwa lubelskiego. Ponad 150 jednostek, z tego co wiem, 5 tysięcy strażaków, masa sprzętu. No właśnie, pomagamy, nie pomagamy, jak to jest z wyszkoleniem i czy warto w Straż Pożarną inwestować? No, Ochotnicza Straż Pożarna jest jednym z najważniejszych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej, a także systemu bezpieczeństwa państwa. Jest kluczowym naszym partnerem Państwowej Straży Pożarnej i przywiązujemy do rozwoju OSP bardzo dużą wagę. Wspieramy zarówno pod względem szkoleń, jesteśmy obowiązani na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej bezpłatnie szkolić członków Ochotniczych Straży Pożarnych, a także jesteśmy elementem przekazującym dotacje z budżetu centralnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc taki bardzo wymierny sposób pomocy. Wczoraj czytałem, że szefową, kierownikiem, właściwie kapitanem pierwszego z okrętów Marynarki Wojennej będzie kobieta. Czy w Straży Pożarnej też feminizacja następuje? Zatrudniamy kobiety. Kobiety pełnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Na kierowniczych stanowiskach są to jednak wyjątki. Przedstawię program działania Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na lata 2017-2021. Analiza dorobku Oddziału Powiatowego, aktualne zadania związku i jego rola w życiu społecznym, wnioski z dyskusji w czasie kampanii sprawozdawczo-wyborczej potwierdzają zasadność i aktualność celów Związku OSP określonych statutem i uzasadniają przyjęcie programu działania Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na lata kolejnej kadencji. Pomoc organizacyjno-merytoryczna oddziałom Związku OSP RP i jednostkom ochotniczych Straży Pożarnych w bieżących działalności i dokumentowaniu historii. 2. Wspieranie oraz udzielanie pomocy jednostkom ochotniczych Straży Pożarnych, które podejmują użyteczne nietypowe działania. 3. Przestrzeganie obowiązujących i wdrażanie nowych regulaminów i aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku zgodnych ze statutem Związku, szczególnie umundurowania, nadawania odznaczeń, ceremoniału pożarniczego. Na wiceprezesów, wiceprezesami zostali druh Czyżewski Jerzy, druh Murawski Romuald. Sekretarzem został Wiesław Panasik, a skarbnikiem Bożena Krzyżanowska. Członkami prezydium Danilów Józef, Iwaniuk Krzysztof, ksiądz Jakubowicz Henryk, Korpysz Marek, ksiądz Sawczuk Roman, Sikora Jan, Szabaciuk Zygmunt, Troś Jerzy. Zarząd również dokonał wyboru przedstawicieli do zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie, drucha Mariusza Filipiuka, drucha księdza Romana Sawczuka i drucha Czesława Pikacza. Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie. Przewodniczący Maciej Tymoszuk, wiceprzewodniczący Czesław Romańczuk, sekretarz Józef Szczur, członek Marta Najtychor i członek Tomasz Bieniek. Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym. Za nami piąty zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP Białej Podlaskiej. Jaki to był zjazd? Co podsumowaliśmy? Co było głównymi wydarzeniami? Głównymi wydarzeniami zawsze jest dorobek i działalność ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych. Był to zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, powiatowy zjazd. Dokonano działalności Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej. Zjazd miał przebieg bardzo prężny i z troską po prostu w dobry sposób zorganizowany delegaci podchodzili do poszczególnych problemów. Zjazdy w Ochotniczych Strażach Pożarnych są
zawsze w pewnej formie zdyscyplinowane, ponieważ przedstawiciele z poszczególnych gminnych organizacji już się przygotowują, także tutaj dyskusji nie ma, tu jest pewna stanowczość, jednoznaczność. Ale najważniejsze jest, że idea tu była zaznaczona, idea współpracy z Państwową Strażą Pożarną i idea zgodnie z działalnością, tak jak to jest w ochotniczych strażach pożarnych, na chwałę Bogu, ludziom na ratunek. Nowy prezes? Nowy zarząd, nowy prezes. W zasadzie w zarządzie należy zwrócić uwagę na skład zarządu, który jest powiązany bardzo silnie z samorządem. W gminach, w gminnych organizacjach prezesami z reguły, nie wszędzie, ale z reguły są wójtowie. W powiatowej organizacji, w powiatowym związku z reguły nie musi być, ale lepiej, żeby był samorządowiec starosta. I wtedy te organizacje są silnie sprzężone z samorządami, a poprzez to z potrzebami społecznymi w danym terenie. Bo zwróćmy uwagę na pewien fakt, że Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko zajmują się działalnością gaszenia pożarów czy jakichś klęsk żywiołowych, ale również biorą udział we wszystkich wydarzeniach, niemalże we wszystkich wydarzeniach społecznych, które dzieją się na wsi. To jest organizacja złączona po prostu więzią chyba najsilniej ze wszystkich organizacji z życiem mieszkańców, z pracą samorządów, z tym, czym żyje środowisko. Jeszcze poproszę o 2-3 zdania dotyczące tej siekierki z tyłu. Siekierka, toporek strażacki to podziękowanie bardzo ważnej osobie związanej właśnie z OSP. No, trzeba powiedzieć o dotychczasowym kapelanie diecezjalnym, wcześniej powiatowym, księdzu Romanie Sawczuku, który myślę, że jeszcze zanim został księdzem, to już był strażakiem. Jest to urodzony strażak i zaangażowania, i profesjonalista, i nie tylko pełnił funkcję kapelana, ale zawsze był tym aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i brał udział we wszystkich szczeblach władzy w Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Także ja od siebie serdeczne gratulacje księdzu Sawczukowi składam i serdeczne podziękowanie. Pozostaje z nami piękne wspomnienie wielu lat współpracy. Szanowne druhny, szanowni druhowie, druhu przewodniczący, chciałem pięknie podziękować za sprawne przeprowadzenie dzisiejszego zjazdu. W imieniu własnym, jak również nowo wybranego zarządu, chciałem wszystkim serdecznie podziękować za wybór. Myślę, że będę wyrazicielem tego, co by powiedzieli też koledzy z nowo wybranego zarządu, że zrobimy wszystko, abyście koledzy druhowie na następnym zjeździe powiedzieli, że to był dobry wybór. Sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej wyprowadzić.